Gdynia to Szczecin region. Nie tylko Szczecin, ale i region. Andrzej mówi o tym, żebyśmy nie ograniczali się w granicach, ale żebyśmy poszli dalej, żebyśmy poczuli wolność, a to nam da rozwój, radość. A teraz Andrzej pokaże, jak przekroczyć granicę czasu. Zapraszam. Czas, przestrzeń, tożsamość. Przyznam się, że to jest dla mnie duże wyzwanie, ponieważ jestem dzieckiem bardziej obrazu niż słowa, ale będę starał się być tłem do tego, co pojawia się u Państwa za moimi plecami. Oczywiście niedawno, przed chwilą pojawiła się jasienica, ale teraz oczywiście już nie jasienica, ale pan prezydent, który postanowił wkopać pierwsze drzewko, Drzewko Pamięci w Wielkim Szczecinie. To jest pomysł, który realizujemy od kilku lat. Pojawiło się znowu coś, co jest bardzo ważne. Przekraczanie granicy, czyli jesteśmy w piaskownicy, w której się wychowałem. W piaskownicy bardzo ważnej, ponieważ przez wiele lat była moją granicą. Przez wiele lat zastanawiałem się, dlaczego w tej piaskownicy są napisy, które oczywiście były to nagrobki. Penetruję przestrzeń razem z synami, poznaję Szczecin, oglądamy, realizujemy przez to również różne książki. Jest to seria, którą realizujemy pod tym właśnie hasłem Czas, Przestrzeń, Tożsamość. Druga seria to jest Kręcnach po Pograniczu. To są spotkania ze świadkami historii. Akurat widzicie Państwo małżeństwo polsko-niemieckie. Był to tomik A Ty zostaniesz ze mną. Następny tomik to Matki Solidarności, o kobietach, które postanowiły walczyć z komuną. Odważne, niezłomne. Dla mnie przynajmniej kobiety te były taką, każda z nich mogła być organizacją pozarządową. Trzecim tomikiem to oczywiście Złodzieje Wiary i Nadziei, czyli o ludziach, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Niedawno zmarły już Antoni Dobrowolski, jakby osoba, która mnie zainspirowała do stworzenia tej serii, tego tomiku właściwie, Złodzieje Wiary i Nadziei. A, Swobnica. Oczywiście Swobnica, zamek swobnicki niedaleko Chojny. Polecam. Udało się, bo można powiedzieć, że dzięki tej książce, dzięki naszej inicjatywie władze uratowały zamek. Oczywiście wrócę do pewnych napisów, które Państwo też możecie odkrywać w Szczecinie, po niemieckie napisy, które niedługo pewnie zaczną znikać, ponieważ Szczecin jest remontowany, 2050 na pewno wszystkie będą napisy schowane pod nową elewacją. Chciałem też oczywiście powiedzieć Państwu, okazuje się, że jednak te 20 sekund to jest niewiele. Chciałem też Państwu opowiedzieć o tym, jak i jakby wokół czego ale już jesteśmy przy Grabowie. Skaczemy faktycznie 20 sekund. Grabowo, dzielnica bardzo wartościowa. Boję się oczywiście, że krajobraz szczeciński zniknie razem z tymi dźwigami. Bezgranicznie, czyli oczywiście jesteśmy na plaży. Pamiętam oczywiście Państwa też lata 80., kiedy staliśmy po jednej stronie, po drugiej biegali Niemcy i zastanawialiśmy się, dlaczego nie możemy przekroczyć tej granicy. Ale oczywiście niedługo, około 20 lat później, mieliśmy tę możliwość ciąć drut i to jest symboliczna akcja podczas wejścia Polski do układu Schengen. Wówczas cięliśmy drut
dynamicznym koło nowego układu. Proszę Państwa, krajobrazy są bardzo ważne. Wtedy człowiek odczuwa tą właśnie wolność. Trochę mi żal, że potrafimy zatracić krajobraz wokół Szczecina. Mój ulubiony teren to na zachód i na północ od Szczecina, gmina Dobra. Kontakty międzyludzkie, między Polakami i Niemcami, to przede wszystkim nadal rynki przygraniczne. To oczywiście mógłbym dużo, dużo, dużo rozwinąć tematów w kwestii stosunków polsko-niemieckich na pograniczu, ale oczywiście przekroczyliśmy kolejną granicę. Jesteśmy między dwoma słupami. Kiedyś oczywiście słupami, teraz są to rzeźby, które są w Nowej Ameryce. Między tymi dwoma słupami chcielibyśmy w przyszłości realizować projekt artystyczny. No i oczywiście przekroczyliśmy, już jesteśmy po drugiej stronie, ponieważ uważam, że warto inwestować w pogranicze. To jest jedna z wiosek po stronie niemieckiej. Poszukujemy pionierów, którzy będą wypełniać te puste tereny. No i o czym chciałbym oczywiście wspomnieć, w ciągu 20 sekund powstało nowe państwo między Polską a Niemcami, które się nazywa Nowa Ameryka. To jest w Hoynaberg, czyli w nowej nazwie od Hojny i od Berg, czyli miejscowość, którą zdobyliśmy i powiesiliśmy flagę. Oczywiście wracamy do tej bezgraniczności, czyli o tym, że przez wiele lat dwie społeczności mieszkały obok siebie, a nie razem. Wszelkie mosty, wszelkie drogi powinny być tak naprawdę zabudowane. No i oczywiście region, czyli Nowe Bartno, Trzebież, tu oczywiście Jasienica, Stolec, Rzędziny Węgi i tak dalej. Polecam, wychodźmy poza granicę, nie żyjmy w getcie. Nie ma granic, jesteśmy ludźmi, którzy mogą tworzyć bezgraniczny region. I dziękuję bardzo.